Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj środę. To jest 24 sierpnia. To jest kolejny dzień naszego życia, i to jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Windowsa. Kogo by to obchodziło? Dzień zdegradowania Plutona. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Kiedyś Pluton był planetą, ale potem się okazało, że w związku z tą jego budową i tak dalej, on planetą być nie może i jest tak zwaną planetą Karłowatą, i w związku w pewnym momencie odebrano mu tytuł: Zdegradowano Plutona. Co za okropne święto, nie? Dzień zdegradowania kogoś do, do kogoś gorszego. Straszne. Ja wiem, że chodzi o planetę, no ale cóż. Robimy odcinek. Człoweczka, zapraszam, lecimy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo was zapraszam na dzisiejszą ciekawostkę. Będzie to ciekawostka dosyć fajna, taka, że w ogóle kto by to pomyślał, że takie rzeczy robią na przykład różne ptaki. Będzie dzisiaj o ptakach. Posłuchajcie, jak zawsze sobie tutaj posłużę się ściągą, żeby nie nakłamać. Niektóre ptaki, na przykład drozdy albo sójki, uprawiają tak zwane mrówkowanie. Człowiek by pomyślał, że mrówkowanie pewnie polega na tym, że mają taki dzień, kiedy idą jeść mrówki, czyli taka sujka albo inny drost spada tam na ziemię, tak? I dziobem wydziobuje mrówki. Nie o to chodzi. Siadają wtedy w pobliżu mrowiska, rozkładają skrzydła i pozwalają mrówkom chodzić po ich ciele. Czyli, czujecie, zlatuje taki ptak, rozkłada skrzydła, trochę się tak obniża, żeby było dla mrówek dostępne i mrówki po nim łażą wszędzie. Po prostu wszędzie mu, po całym ciele łażą. Nie jest jasna przyczyna, tego zachowania, teorie główne są dwie. Albo jest to próba usunięcia zewnętrznych pasożytów, czyli te mrówki tam wydłubują jakieś pasożyty z pomiędzy piór tych, 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 tych ptaków, albo załagodzenia bólu związanego ze wzrostem piór, czyli jak rośnie temu ptakowi, ptaku, yy, rosną mu pióra, to mrówka go tam tak lekko depcze i tak mu łagodzi, to bo go tam pewnie jakoś swędzi albo coś tam. Kochanie, w ogóle zobaczcie, to jest genialny pomysł, nie? Leci taki drost i myśli kurde, ale mnie swędzi, ale mnie swędzi, jakbym znalazł... O, zaraz, jest mrowisko. Niech mrówki po mnie pochodzą, będzie mi lżej. Skąd wpadł taki drost na taki pomysł, nie? Ale, kochanie, co to znaczy? Te mrówki sprawiają jakąś wielką ulgę, tym ptakom, ewentualnie się pozbywają jakichś, no właśnie, pasożytów, czyli złych rzeczy z tych ptaków, czyli też dają ulgę de facto. W związku z tym, kochani, w dzisiejszym stawaku jest bardzo proste pytanie: komu ty możesz dać jakąś ulgę, albo komu powinieneś, a nie robisz tego? Kochani, ja wiem, część z nas powie, ale to ja potrzebuję ulgi, i ja tego nie neguję, kochani, broń Boże. Ale może to usłyszy ktoś, kto jest obok ciebie i sobie pomyśli, o, to ja może bym mu jakąś ulgę sprawił. Pomyśl dzisiaj, bardzo konkretnie, co mógłbyś zrobić, co mogłabyś zrobić, żeby komuś dać jakąś ulgę. Może jest obok ciebie ktoś zapracowany, Twoja mama, Twoja siostra, Twój mąż, Twoja żona, Twoje dzieci, Twój przyjaciel, ktokolwiek, o kim wiesz, że po prostu ledwo zipie już od ilości zajęć, od pracy, jest obciążony, obciążona, a ty mógłbyś mu przynieść ulgę, mógłbyś mu połazić po skrzydłach i dać mu trochę ulgi w tym, co on robi, w tym kim jest, w tym, czym się musi zajmować. Piękna funkcja, dawać ulgę komuś. Kochani, pomyślcie i dajcie dzisiaj komuś jakąś ulgę. Drodzy moi kochani, moi ulubieni, dziękuję wam bardzo. Kochani, kiedy wy to oglądacie, to jestem już od ponad tygodnia w Stanach Zjednoczonych, bo miałem, mam, mam znaczy miałem, a potem mam kolejne, mam rekolekcje w Kemvista w Wisconsin. I kochani, następne odcinki w sensie od jutra będę już prawdopodobnie gdzieś ze Stanów nagrane, bo tyle nagrałem, ten, ten dzisiejszy nagrałem przed, więc od jutra zobaczymy się pewnie w jakichś innych okolicznościach, mam nadzieję ładnych okolicznościach przyrody, ale to zobaczymy jutro, gdzie to będzie, bo dzisiaj, kiedy to nagrywam, to jeszcze nie wiem, gdzie będę wtedy, kiedy wy to będziecie tego słuchali, jak zawsze YouTube'owe, Przestrzenie czasowe mnie zadziwiają. Tyle chciałem tylko się wytłumaczyć, że jutro będzie nagła zmiana otoczenia. Ściskam, pozdrawiam błogosławie i miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa! pa.